Każdy z nas ma takie sytuacje, w których musi albo podjąć jakąś trudną decyzję, albo wyrazić zdanie w jakimś trudnym temacie. I nie wszystkie z tych sytuacji to są dylematy. Dlatego, że dylemat to słowo określa sytuację, w której mamy do czynienia właśnie z momentem, w którym trzeba nam zdecydować albo właśnie wyrazić siebie, w przypadku, w którym widzimy dwie strony owego zagadnienia, których argumenty równoważą się w naszym zrozumieniu. Wtedy mamy do czynienia z dylematem, bo nie wiemy dokładnie, co zrobić, ponieważ i z jednej strony, tych stron może być oczywiście więcej niż dwie, ale z jednej strony słyszymy jedne argumenty, które są rozsądne, są logiczne, są wartościowe i mądre, i z drugiej strony są inne argumenty, które też wydają się do nas przemawiać, bo też są rozsądne, też są mądre, też są takie godne przyjęcia. Więc gdy my mówimy o dylematach, nie mamy do czynienia z sytuacjami, w których ktoś już wyrobił sobie swoje zdanie i wie, jak postąpić w danych okolicznościach. To są ciągle trudne sytuacje niejednokrotnie, ale to nie są dylematy. Mówiąc o dylematach, mówimy o tym, że jakaś osoba w danym momencie nie wie, co ma zrobić ze względu na to, że owe argumenty się równoważą. O tym będziemy chcieli dzisiaj przez moment porozmawiać. Pozwólcie jeszcze, że zwrócę się z prośbą do Pana Boga. Ojcze nasz, potrzebujemy Twojej mądrości. Obiecałeś, że wszystkim tym, którzy proszą, udzielasz jej chętnie i bez wypominania. Więc prosimy, żebyś tę obietnicę na nas dzisiaj spełnił. Amen. Ludzie przez całe wieki szukają poznania woli Bożej. Wszyscy chcieliby wiedzieć, czego Bóg chce od człowieka, ode mnie, dzisiaj? Co On chciałby, abym ja zrobił? Ludzie byli gotowi udawać się na krańce świata, żeby spotkać się z tymi, którzy byli uważani za wyrocznie Boże. Byli gotowi całe życie poświęcić ascezie, żeby uzyskać upodobanie Boże i poznać Jego wolę względem samego siebie. Wreszcie inni po prostu wołali w modlitwie do Pana, żeby dowiedzieć się, jaka jest Jego wola względem człowieka. Wszyscy chcieliby znać wolę Boga co do ich życia. Ale gdy już tak na moment się nad tym zastanowimy, czy tak naprawdę chcielibyśmy za każdym razem znać tę Bożą wolę co do naszego życia, to sprawa troszeczkę się komplikuje, dlatego że gdy mój przyjaciel, mój znajomy doradza mi w obliczu mojego problemu, to ja słuchając jego porad mogę się nad taką poradą zastanowić, zobaczyć, co w niej jest wartościowego, co może niekoniecznie i albo ją przyjąć, albo ją odrzucić. Ale gdyby to była porada Boża, gdyby to było wyrażenie Bożej woli, to już tego samego rodzaju podejście wydaje się być niewłaściwe, chociaż ciągle wydaje się, że bywa stosowane. Ale jednak jest niewłaściwe, bo mamy do czynienia z istotą, która wie lepiej, która wie, jaki jest koniec na początku, więc analizowanie jego zdania w kontekście takim krytycznym, czy rzeczywiście miał to na myśli, albo jakie są plusy takiej decyzji, albo minusy, już wydaje się być troszkę mniej właściwe. Gdyby Bóg porozumiewał się z nami w taki sposób, że modlimy się o Jego wolę i On daje nam list, przekazuje nam list i ten list jest gdzieś tam na naszym biurku i możemy odczytać tę Jego wolę, powiem wam, że myślę, że nie jeden raz z drżeniem otwierałbym ten list. Bo znajomość Bożej woli wiąże się z odpowiedzialnością. Ja tracę już wtedy, przynajmniej tak się wydaje, możliwość znalezienia wymówek. Tracę możliwość wycofania się z jakiegoś kierunku, który ewentualnie w tym liście byłby mi wyznaczony. Może lepiej byłoby czasem nie wiedzieć, bo wtedy mamy jakąś swobodę. A jednak dążymy do tego, żeby znać wolę Bożą. Chciałbym, żebyśmy otworzyli historię o ludzie Bożym, który chciał poznać wolę Bożą. Księga Jeremiasza, rozdział 42. I tutaj, gdy będziecie otwierać ten fragment, Księga Jeremiasza, 42 rozdział, akurat w przekładzie Biblii Warszawskiej, 864 strona, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie resztka ludu Bożego znajduje się w tej tak zwanej świętej ziemi i niestety, ale tam został zamordowany namiestnik, który został ustanowiony przez króla Babilonu. I ta resztka ludu Bożego teraz obawia się, że Babilończycy zemszczą się na nich, że sami utracą życie w wyniku owego zamachu.
Dlatego stojąc w obliczu takiego realnego zagrożenia ich życia, udają się do proroka, żeby dowiedzieć się, jaka jest Boża wola w tej sprawie. Bo jedna rzecz jest pewna, nie mogą zostać na miejscu. Ich pozostanie na tym miejscu, w tej ziemi, wiąże się z ich śmiercią, przynajmniej z zagrożeniem ich życia. Więc jedna rzecz, która jest pewna, to to, że nie mogą tu zostać, ale nie wiedzą, gdzie iść. Czy pójść na wschód, czy pójść na zachód, czy pójść na północ, czy pójść na południe. Gdzie iść? Gdyby Bóg tylko mógł im powiedzieć, gdzie mają pójść, to na pewno posłuchaliby Jego głosu. Bo jedna rzecz jest pewna, nie mogą zostać. Nie mogą zostać, bo zagrożone jest nie tylko ich życie, zagrożone jest życie ich rodzin, ich dzieci, ich mężów, ich żon, wszystkich. Więc nie mogą zostać, ale nie wiedzą, gdzie iść. Chcą poznać wolę Bożą. I od pierwszego wersetu czytamy: wtedy wszyscy dowódcy wojsk i Johanan, syn Kareacha, i Azariasz, syn Hosajasza, oraz wszyscy ludzie, młodsi i starsi, przystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli: niechże nasze błaganie dotrze do Ciebie. Módl się za nami do Pana, Twojego Boga, za tą całą resztą, gdyż z wielkiej liczby pozostała tylko mała garstka, jak to widzisz na własne oczy. Niechaj Pan, Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść, i powie, co mamy czynić. Prorok Jeremiasz odpowiedział im, mówiąc: dobrze, oto ja stosownie do waszego życzenia będę się modlił do Pana, Boga waszego, i oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie. Nic przed wami nie zataję. Oni zaś rzekli do Jeremiasza: niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeśli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym cię pośle do nas Pan, twój Bóg. Czy to będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego cię wysyłamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy usłuchamy głosu Pana, naszego Boga. Ci ludzie mają dylemat. Oni mają dylemat, bo nie wiedzą, gdzie iść. Wiedzą, że nie mogą zostać, ale nie wiedzą, gdzie iść. I przychodzą do proroka i mówią: proroku, zechciej wołać do Pana. Jak Pan nam odpowie, co zrobić, zrobimy to na pewno. Niech Bóg będzie świadkiem między nami. Czy to będzie dobre, czy to będzie złe, zrobimy to na pewno. I zauważcie, oni wiedzą, że muszą wyjść. Skąd taka podstawa? Skąd taka myśl? To jest logiczne. To jest rozsądne i to jest mądre. Czy miałby w tej sprawie decydować strateg? Czy miałby decydować polityk? Czy miałby decydować ktoś, kto zna się na jakimś funkcjonowaniu społeczeństwa? Oni wszyscy powiedzieliby, że najrozsądniejszym jest opuszczenie tej ziemi, bo tu jest niebezpiecznie. Dlatego oni nie pytają Boga, zauważcie, oni nie pytają Boga, co mamy robić. Oni wiedzą, że wychodzą, i pytają, którą drogą mamy iść. To jest ich dylemat, którą drogą mamy iść. Bo Bóg z pewnością nie wskaże im złej drogi, prawda? Jeżeli oni wiedzą, co jest dobre, to Bóg na pewno nie wskaże im złej drogi. Bóg nie jest niemądry, żeby dać jakieś głupie rozwiązanie. Oni wiedzą, co jest mądre, co jest głupie, więc wiedzą, że Bóg nie każe im zrobić niczego głupiego. Mają tych, którzy znają się na tych wszystkich rzeczach, tak? Bóg na pewno nie postąpi nielogicznie, bo jest Bogiem logicznym, więc z perspektywy tych ludzi On na pewno da rozwiązanie, które będzie im się wydawało logiczne. Bo Bóg przecież, wszyscy znają Boga, Bóg przecież nie mógłby dać złego rozwiązania z ich perspektywy. Przecież my znamy Boga, prawda? My znamy Go bardzo dobrze. My wiemy, że Bóg na pewno nie powiedziałby nam, nikomu nie powiedziałby, by pójść i złożyć swojego syna w ofierze, tak? Bóg by tego nigdy nie zrobił, prawda? My wiemy, że Bóg nikomu by nie powiedział, połóż się 40 dni na jednym boku, żebyś był obrazem do całego ludu. My znamy Boga, Bóg by tego nigdy nie zrobił, prawda? Kto jak kto, ale przecież to jest nielogiczne, to jest nierozsądne, to jest niemądre. On by tego na pewno nie zrobił. Nie wyobrażam sobie, żeby Bóg mógł w sytuacji, w której mamy chore dziecko, posłać kogoś, kto miałby to dziecko uzdrowić, i ten uzdrowiciel położyłby się na tym dziecku, stopami dotknął jego stóp, dłońmi dotknął jego dłoni, ustami dotknął jego ust. Bóg by na pewno tego nie zrobił, prawda? Bo my wiemy, że Bóg robi tylko to, co jest logiczne.
My wiemy, że Bóg robi tylko to, co jest rozsądne. My wiemy, że Bóg robi tylko to, co jest mądre. W takich dylematach On by nie znalazł tego rodzaju rozwiązań. Prawda? On na pewno nie kazałby nikomu ożenić się z prostytutką. No, ewentualnie z kobietą, która ma skłonności do prostytucji, już nie wdając się w teologiczne dysputy. On by tego na pewno nie zrobił, bo my znamy Boga. My wiemy, że On by tak nie postąpił, bo przecież jest mądry, dobry, logiczny, rozsądny. Więc Bóg na pewno nie powie im niczego, co nie będzie mądre. No więc mija 10 dni. I w wersecie 7 czytamy, że po upływie 10 dni doszło Jeremiasza słowo Pana. Wtedy wezwał Johanana, syna Kareacha, i wszystkich dowódców wojsk, którzy byli z nim, i wszystek lud od najmłodszych do najstarszych, i rzekł do nich. I teraz ja nie chciałbym, żebyśmy spłycili całą tę historię. W rękach tych przywódców leży życie ich rodzin, ich ludu. Oni są w bardzo trudnym położeniu i w bardzo trudnej sytuacji. To jest ich odpowiedzialność. I teraz usłyszą głos Boga. I rzekł do nich, tak mówi Pan, Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedstawił mu wasze błaganie. Jeśli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was i nie zburzę. Zasadzę was, a nie wyplenię, bo żałuję zła, które wam wyrządziłem. Nie bójcie się króla babilońskiego, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, gdyż ja jestem z wami, aby was wybawić i aby was wyrwać z jego ręki. I wyjednam dla was zmiłowanie, tak że on zmiłuje się nad wami i pozwoli wam wrócić do waszej ziemi. Jeżeli jednak powiecie, nie osiądziemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga i mówiąc, nie, lecz pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie zobaczymy już wojny, ani nie usłyszymy głosu trąby i nie będziemy łaknąć chleba i tam się osiedlimy, to słuchajcie słowa Pana, resztko Judy. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jeśli rzeczywiście zamierzacie iść do Egiptu i pójdziecie, by tam przebywać jako obcy przybysze, to miecz, którego się boicie, tam was dosięgnie. W ziemi egipskiej, a głód, którego się lękacie, przylgnie do was w Egipcie i tam pomrzecie. Wszystkie inne rozwiązania byłyby rozsądne. Wszystkie inne byłyby logiczne. I co robi lud? I to jest perspektywa niezwykła, bo możemy się domyślić, że odmówią. Może już znamy tę historię. Ale oni nie odmawiają tak po prostu. Oni znajdują powód. Oni znajdują powód. 43 rozdział od wersetu 1 czytamy, a gdy Jeremiasz wypowiedział do końca przed całym ludem wszystkie słowa Pana, ich Boga, wszystkie owe słowa, z którymi posłał go do nich ich Bóg, rzekł Azariasz, syn Hosajasza, i Johanan, syn Kareacha, i wszyscy zuchwali i oporni mężowie do Jeremiasza. Kłamiesz! Nie posłał ciebie Pan, nasz Bóg, z poleceniem, nie idźcie do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze, lecz Baruch, syn Neriasza, podburza cię przeciwko nam, aby nas wydać w ręce Chaldejczyków, by nas pozbawiono życia albo uprowadzono do niewoli do Babilonu. Oni od razu znali odpowiedź. Zobaczcie, oni wiedzieli, jaki jest Bóg. Oni Go dobrze znali. Oni wiedzieli, że On nie zrobi niczego z ich perspektywy głupiego, że nie wypowie słów, które im się nie będą podobać, bo Bóg jest mądry i rozsądny. I z tej perspektywy oni mają swoją płaszczyznę oczekiwania na odpowiedź Bożą. A gdy Bóg odpowiada inaczej, pierwsze, co mają w głowie, to, że to jest nieprawda. Bo Bóg by tak na pewno nie zrobił. Na pewno by tak nie zrobił. A skoro Bóg by tak nie zrobił, to dlaczego Jeremiasz mówi takie słowa? No to Baruch, to Baruch. Od razu jest wymówka, słuchajcie. I teraz na tym można byłoby się przez moment zastanowić. Popatrzcie, to co ci ludzie robią, z mojej perspektywy, to jest takie postrzeganie Boga niczym dżin zaklęty w lampie. Jak go dobrze potrzemy, czyli poprosimy, żeby poznać Jego wolę,
I on się nagle wyłoni, bo ta lampa to jest oczywiście nasz sposób myślenia o nim, odnośnie tego, jak on funkcjonuje, jak patrzy, jak decyduje, jakie podejmuje te decyzje. Jak już go poprosimy odpowiednio, potrzemy tę lampę, to możemy mu powiedzieć: Boże, wiesz co, mam taką sprawę, bo nie wiem, na jakie pójść studia i wybrałem sobie dwa kierunki. Albo będę logistykiem, albo będę lekarzem i proszę cię, żebyś powiedział mi, która z tych dwóch dróg jest właściwa. Nie, inne nie, bo to ja już wiem, tak? Inne na pewno nie, to nie, to ja już wiem, ale z tych dwóch dróg, proszę, powiedz mi z tych dwóch dróg, która jest właściwa. Ja szukam twojej woli. I teraz... Jakąkolwiek podejmę decyzję, będę usprawiedliwiony, bo szukałem Bożej woli. No i z tych dwóch dróg Bóg mi albo wskazał, albo nie wskazał, tak? Ale już teraz wiem, co mam robić. Na wschód czy na zachód? Przepraszam, wschód, zachód, na północ czy na południe? Dali mu cztery możliwości, słuchajcie. Aż cztery, nie dwie. Dali mu cztery możliwości. Boże, gdzie mamy iść? Zostańcie na miejscu. Czasem zastanawiam się, czy my nie stworzyliśmy podobnego pudełka albo szuflady, w którym chcemy zamknąć Boga. Bo On zawsze będzie postępował tak, jak my myślimy. On jest Bogiem, który może robić wszystko, jest niezależny od człowieka, ale na pewno będzie zawsze... przynajmniej w jakimś stopniu reagował tak, jak my tego oczekujemy. Nie zrozumcie mnie źle. Bóg nam powiedział, jaki jest. My wiemy, jaki jest. On jest pełen troski. On jest pełen miłości. I zawsze podejmuje decyzje dla dobra ludzkości. Ale zobaczcie, że to pozostaje ogromną płaszczyznę do decyzji, które kompletnie wymykają się spod tego naszego definiowania, tego, co jest właściwe, co jest słuszne. Bóg wie, co się będzie działo za 100 lat, jakie będą skutki naszych decyzji za 50 lat, ale my dajemy mu możliwości. Panie, tak czy tak? Jak mam postąpić? Czy ci ludzie, którzy przedstawieni są w tej historii, słuchajcie, czy oni rzeczywiście myśleli, czy oni rzeczywiście wierzyli, że to Baruch podburza Jeremiasza? O dziwo, to jest tylko mój domysł, ale byłbym gotów powiedzieć, że tak. Bo oni nie mieli wyjścia. Albo musieli przyjąć słowa Boga i zrobić to, co On mówi, albo znaleźć wymówkę. I wymówka, zauważcie, wymówki zawsze działają w taki sposób, że my jesteśmy przekonani, że one są prawdziwe. Musimy być przekonani, bo inaczej ta wymówka dla nas samych i dla naszego sumienia nie będzie wystarczająca. Ona musi być mocna, ona musi być wyraźna. My musimy mieć coś, czego się uchwycimy. Chociaż mielibyśmy przymknąć oczy na argumenty, my musimy mieć coś, czego się uchwycimy, żeby zagłuszyć to, co gdzieś tam jednak podświadomie mogłoby być Bożym głosem. Kiedy zaczęła się cała ta sytuacja, w której się aktualnie znajdujemy z tą chorobą, miałem jakąś tam wolną sobotę, siedziałem przed komputerem, słuchałem tego nabożeństwa, a nawet nie siedziałem, wiecie? Leżałem. I to było kazanie, które mówił pastor Zenon Korosteński w Skoczowie. I w pewnym momencie tego kazania on mówi tak, mniej więcej, pozwolę sobie na parafrazę. Słuchajcie, jeżeli mamy Boga traktować poważnie i na nabożeństwa przychodzimy tak godnie przed Boga, mówi, no to jak oglądamy te nabożeństwa, to też powinniśmy tak godnie przyjść przed Boga. I teraz, dlaczego ja wam o tym mówię? Bo moja głowa, mój umysł, mój mózg zrobił coś takiego. Usłyszał, wyrzucił i leżę dalej. Poważnie, tak to było. I minęło z 10 minut i zaczynam myśleć. Zaczynam to analizować. Bo realnie rzecz biorąc, zobaczcie, co się tam stało. To jest... My możemy mieć różny pogląd w tej sprawie, ale co tam się stało? Tam padło zdanie, które powinno zmusić mnie do analizy mojego postępowania i doprowadzić mnie do miejsca, gdzie będę w dylemacie, gdzie będę mógł rozważyć argumenty z jednej i z drugiej strony, aby wypracować sobie zdanie. Ale ja wiem,
że to zdanie, które sobie wypracuję, może nie być takie, jakiego oczekuję sam, takie zdanie, które jest dla mnie wygodne, więc łatwiej jest zupełnie temat odrzucić, odsunąć i funkcjonować tak, jakby w ogóle to zdanie nie padło. Jakby w ogóle go nie było. Jakby Bóg w żaden sposób do mnie nie przemówił. Ja nie wiem, czy On wtedy przemówił do wszystkich, którzy słuchali, ale On przemówił do mnie. Ja to tak odebrałem, tylko nie ma tego, nie ma tego. To jest nieistotne. Gdy rozważamy nasze jakieś trudne sprawy, dylematy, problemy, wydaje się i analizujcie to, czy tak jest, ale wydaje się, że my zazwyczaj nie jesteśmy skłonni do zmiany naszych stanowisk. Że my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, co jest prawdą, niezależnie od tego, w jakim środowisku się wychowywaliśmy, w jakiej kulturze, w jakim zborze, z jakimi nastawieniami, my jesteśmy tak przekonani do tego, że nasze stanowiska są prawdziwe, że jest nam bardzo trudno w ogóle pomyśleć, że ktoś, mając inną perspektywę, mógłby mieć rację, że Bóg może do mnie przemawiać przez drugą osobę, która widzi coś zupełnie inaczej niż ja. I nie pomylmy się, ja tutaj nie mówię o osobach, które nazywamy konserwatywnymi, czy osobach, które nazywamy liberalnymi. Tak robią wszyscy. Tak robią wszyscy. Gdy Kościół, gdy nurt, gdy ruch religijny ma swoje początki, gdy się rozwija, wtedy ludzie, wiecie, czytają Biblię, krytycznie analizują swoje poglądy, swoją sytuację, swoje decyzje, swoje postawy, bo muszą znaleźć to, czego Bóg od nich oczekuje. Ale gdy ktoś wychowuje się już w ugruntowanym Kościele, on nie potrzebuje teoretycznie, tak się wydaje, tego robić, bo on zostanie nauczony, co jest słuszne, co nie jest słuszne. Jego nauczyciele powiedzą mu, należy robić tak czy inaczej, i jego tożsamość będzie związana z tym, jak ugruntowane są jego poglądy. I dlatego, kiedy pojawia się jakaś inna myśl, która wymagałaby od niego krytycznej analizy swojej postawy, okazuje się, że nie jesteśmy na to często gotowi. Że nie jesteśmy na to gotowi. Na krytyczną analizę najprostszych rzeczy. Ja już nie mówię o głębokich duchowych sprawach. Najprostszych rzeczy. Najłatwiej jest studiować Biblię zawsze w tej samej perspektywie. Najłatwiej jest wypowiadać się zawsze w tym samym tonie. Ale my potrzebujemy krytycznej perspektywy. Ja nie mówię o krytykanstwie. Krytycznej perspektywy, słuchajcie, prostej krytycznej perspektywy. Ja się mogę mylić. Cała nasza ewangelizacja, to wszystko, co wy robicie, co ja robię, to jest działanie, które od ludzi, do których idziemy, wymaga tego, aby krytycznie spojrzeli na swoje postawy i poglądy. Rozumiecie to, prawda? Oni, żeby przyjąć to, co chcemy im pokazać, muszą krytycznie spojrzeć na to, w co wierzą. Muszą, no nie ma innej drogi. Jeżeli nie spojrzą krytycznie na to, w co wierzą, nie zmienią swoich poglądów. Więc jeśli my innych wzywamy do tego, by krytycznie patrzyli na to, w co wierzą, czy i my nie powinniśmy krytycznie patrzeć na nasze postawy? Tylko po to, żeby się albo znajdować więcej argumentów, powodów na jedną, na drugą stronę, albo żeby Pan Bóg nas po prostu prowadził. Słuchaj, Darek, idź w tym kierunku, albo w tym kierunku. Biblia nie może nic utracić przez to, że ktoś ją będzie głębiej studiował. My nie możemy, Biblia może się sama obronić, naprawdę. Jeżeli mielibyśmy się bać czytać Biblię dlatego, że ojej, może odejdę od tego, w co teraz wierzę, to chyba bylibyśmy w złym miejscu. W złym miejscu w kontekście naszej perspektywy Biblii. Bo Biblia nie może, realnie nie może utracić niczego przez to, że ktoś ją będzie studiował. Ja wiem, że gdy ktoś nas w tym studium prowadzi, sytuacja może wyglądać inaczej. Ale czy my jako ruch, jako Kościół, jako ludzie jesteśmy gotowi jeszcze krytycznie analizować nasze postawy? Widzicie, tak bez przykładów to jakoś brzmi, nie? Ale gdybyśmy zaczęli mówić o jakichś praktycznych rzeczach, które związane są z tym, jak myślimy, jak funkcjonujemy, czy bylibyśmy gotowi zastanowić się nad tym, czy czasem nasze poglądy nie są kompletnie niewłaściwe? Czy na pewno idziemy właściwą drogą? No, czy bylibyśmy gotowi? Popatrzcie na moment na Jezusa, który przychodzi... Może inaczej. Gdy Bóg posyłał w Starym Testamencie proroków, raz za razem do ludu Bożego, ten lud Boży
tych proroków albo przyjmował, albo odrzucał, ale zazwyczaj ich odrzucał, czego najlepszym świadectwem jest wiele wypowiedzi Nowego Testamentu odnośnie tego, jak traktowani byli prorocy. Jest taka przypowieść, która zresztą o tym mówi, że Bóg posyłał proroków, czyli Bóg posyłał swoje sługi do swojego ludu i jednego z tych sług zbili, drugiego zabili, trzeciego ukamienowali, więc Bóg, tam gospodarz, tak, Bóg wysłał więcej tych swoich sług, ale im zrobili to samo i w końcu powiedział, dobrze, to wyślę syna mego uszanują. Oni uszanują syna mego. I teraz syn jego przychodzi i co on chce zrobić? On chce zmienić kompletnie ich sposób myślenia, czyli wymaga od nich krytycznej analizy swoich poglądów, krytycznej analizy tego, kim są, tego, co mówią i tego, jak żyją. To jest jedyna szansa, żeby coś się zmieniło, ale oni nie są, to będzie uogólnienie, przepraszam, ale większość z nich, przynajmniej uczonych, nie jest w ogóle na to gotowych. Bo to jest nielogiczne, co Jezus mówi. To jest nierozsądne z ich perspektywy. To jest nawet niemądre. To się nie zgadza z ich interpretacją Starego Testamentu. To nie może tak być. To nie może tak być. I ludzie stali się mądrzejsi od Boga. Oni stali się realnie mądrzejsi od Boga. Bo ludzie zaczęli Bogu dyktować, co On może, a czego nie może. Jak być powinno, a jak być nie powinno. Podczas gdy chyba jednak to Bóg ciągle jest mądrzejszy od ludzi. Gdy Jezus znalazł się w ogrodzie Getsemane, wiecie, ta Jego walka to jest coś, co bardzo dobrze znamy. I Jezus przychodzi do swojego Ojca i mówi, Ojcze, jeśli jest inna droga, czyli On jest w trudnym położeniu, w bardzo trudnym położeniu, i On pyta, jak można tę sytuację rozwiązać? Jeżeli tylko jest inna droga, Panie, daj mi iść inną drogą. Ojcze, daj mi iść inną drogą, jeśli tylko jest inna droga. Ale zauważcie, no wiadomo, że o Jezusie tak mówić to tak troszkę niezręcznie. No ale On mógłby powiedzieć w swojej głowie, ułożyć sobie taką koncepcję. A może źle zrozumiałem tego Izajasza w 53 rozdziale? A może tak naprawdę to nie o to chodziło w kontekście powołania Mesjasza. Może ta ofiara może być inaczej złożona. Mógł znaleźć wiele powodów i argumentów, żeby nie pójść tą drogą. A On jednak nie wyznaczył Bogu tylko jednej możliwości czy dwóch. Boże, ja już zdecydowałem, że nie pójdę tą drogą, tylko teraz mi pokaż, czy mam iść tą, czy tą. On mówi, Panie, co zrobić? Co ja mam zrobić? I ostatecznie idzie drogą, którą Ojciec mu wyznacza. Myślę, że my bardzo potrzebujemy weryfikować nasze poglądy. Bardzo tego potrzebujemy. I to wszystkie poglądy. Jeżeli Kościół jest przekonany, że jego wszystkie doktryny są oparte na Biblii, to my jako członkowie tego Kościoła powinniśmy gorliwie badać Biblię, żeby widzieć to dla siebie i krytycznie analizować swoje postawy. Żeby się po prostu rozwijać. Żeby w momencie, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie, nie powiedział nam, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, ale one składały świadectwo o mnie, a nie chcieliście do mnie przyjść, bo byliście tak mocno ugruntowani w waszych stanowiskach, których was może nauczono, do których może sami doszliście. A może one tak naprawdę były niewłaściwe. Zauważcie proszę, bo to nie jest żadna tajemnica dla nikogo z nas, że kłopoty, które trudności, dyskusje, analizy, które mają miejsce między ludźmi wierzącymi, zazwyczaj dotyczą tak drobnych spraw. Tak drobnych spraw. Ale każda ze stron tych dyskusji jest tak zawzięta i tak przekonana, że ma rację i tak niezdolna do krytycznej analizy swojej postawy, że te dyskusje mogą ciągnąć się latami. Latami. O to, że ktoś komuś wyzbierał grzyby na jego polanie. I słuchajcie, to są dyskusje, z którymi się zmaga Kościół. Kończąc, zauważcie, że moja służba, ile ja służę? 10 lat. Może w życiu powiedziałem, ile? 600, 700 kazań. W porównaniu z niektórymi osobami tutaj to jest nic. Ale raz za razem
spotykam się z sytuacjami, oczywiście jest wiele innych sytuacji, ja nie chcę takiego tylko obrazu wam zostawić, ale spotykam się z sytuacjami, gdzie ktoś przychodzi do mnie i mówi: to było dobre, to było dobre, to było dobre rozważanie. Niech wreszcie ci ludzie zaczną tak myśleć. To jest najwyższy czas, żeby oni zaczęli tak do tego podchodzić, do życia, tak czy w inny sposób. Żeby ci ludzie... Ja, nie. Oni. Tak. Ja to nie zabawię. Ja nie, ja, ale oni. Całe życie możemy myśleć o nich. O nich. Żydzi mogli całe życie myśleć o nich, o innych. O tym, jak ułożyć swoją teologię, jak odpowiedzieć na wszystkie teologiczne pytania i ominąć zupełnie Chrystusa. Więc ja was zachęcam do tego, żebyście spróbowali do siebie podejść bardziej krytycznie, z większym dystansem, żeby sprawy, których jesteście pewni w kontekście waszych postaw co do drugiej osoby, co do jakichś takich zwykłych, codziennych spraw, żeby przeanalizować, czy one rzeczywiście są słuszne i może z drugiej strony, czy rzeczywiście są w ogóle istotne. Żebyście nie robili tak jak ja wtedy, gdy słuchałem pastora Zenona, kiedy odrzuciłem od razu tę myśl, ale żebyście byli lepsi niż ja. Żebyście analizowali, żebyście się zastanawiali, nawet jeśli to jest niewygodne. Nawet jeśli trzeba byłoby, użyję tego przykładu, tak? Ubrać koszulę, nawet jeżeli trzeba byłoby założyć coś innego na siebie, nawet jeśli by to było niewygodne, to ciągle to róbmy. Bo my nie możemy być od Boga mądrzejsi. No nie możemy być. Więc musimy być choć troszkę bardziej do siebie krytyczni. Nie krytykanccy, ale patrzeć troszkę bardziej krytycznie. Może wtedy pójdziemy drogą szybszego rozwoju. Amen.